się! Ale to nie to, co trzeba. Tam to ugubić też. Zepsuło się! Dzisiaj inaczej. Pełna kulturka. Panienki zostały w Rybniku. Prawdziwi żużlowcy przyjechali do Gdańska. Nie kłócimy się. Tak ogólnie, że jakie są przepowiednie na dzień dzisiejszy? Blaga stunek. No to co, łapeczki kładziemy, krzyczymy, kto wygra mecz RUF i bierzemy się do pracy, moi drodzy, tak? Tak, krzyknijmy razem wszyscy. Krzyknijmy razem. To wygramy! Mark, cieszysz się, że nie przyjechał Kaleciok? Dobrze. Dzisiaj wygra mecz? No, Gdańsk oczywiście. No dobra, ale to iloma punktami? 10. No dobrze, 11. Czyli będą jakieś dziwne zdarzenia na torze, jak 11. Nie będzie nic dziwnego. Panowie, tak zapytam się jako gość. Kto dzisiaj wygra mecz? Wybrzeże! Ajajajaj, myślałem, że ktoś powie, że Rybnik, no ale... No chyba nie powie. Proszę pana. To jaki będzie wynik? 50-40.
jaki wynik obstawiamy? Nie wiemy. Ona jeszcze będzie wiedzieć. Same wyjście musi przy tam gdzie jak. Nie może tutaj ani pół metra ani nic, bo tam ci wlejdzie. Proszę go. Idzie Oskar z krawężnika. Wszystko ma. Lidera Anders szeroko. A Oskar pierwszy. O. Teraz pod niego! Tak jest! We dwójkę! Brawo! Tak jest! Kurwa! Jeszcze Anders teraz go opierdoli. Dawaj Anders! Dawaj! I już go ma! Dawaj teraz! Ale tam Tony Rickardson chyba jechał, co? Kaj się teraz. Brawo! Zdrowy ten nasz bachelor. Zdrowy. Cały zdrowy. Cały zdrowy. Będzie jechał dalej. Pierwszy czaja. Drugi czaja. Pierwszy czaja. Drugi fajko. Trzeci becz. Kurty topsy. Jadą. Zakręcają. Dobra, cisną, bo teraz my jademy. Dobra. Słabo, nie umiałem kurwa kredy uciąć. Normalnie było złożone, a mnie ciągło w płot, samo.
chłopie. Oni bieg jadą. To co wy robicie, kurwa mać? Ale maso, jak wyjechali. Jakieś kurwa jaja. Darek, tam jest 50 sekund do końca, no co zrobić? 50 sekund. No i co? 50 sekund było. Na zegarku. Widział pan 50 sekund. Panie, w parkingu był parking otwarty 50 sekund. Zdecydowane jest to odnotowane, ale teraz włącza sędzia. Nie miałeś to w kurde! Powiem ci kurde! Czyż sobie to są jakieś jaja? Jeżeli nie zrobicie z tym porządek, nie będzie w biegu, nie wyjedziemy! Ciągły, okej. Okay. Zegar jest niesprawny. Ale to Tomek, na co my mamy patrzeć? No przecież my nie widzimy, co on tam robi. Chce pan to popatrzeć? Proszę pana, chce pana to popatrzeć na kamerze? Ja wiem, że ten zegar pokazywał inny czas, bo sam to widziałem na oczy. No i dlaczego mój zawodnik został? Bo nie, bo regulamin na to nie pozwala. Panie, przecież my nie widzimy, co sędzia tam pokazuje! Ale od momentu włączenia żółtego światła dwie minuty ma sędzia zawodnik do wstawienia się, ale mimo wszystko. Ja no, ale... Ja wiem, że ten... Naprawdę. Ale
powiem szczerze, jeżeli mam być do bólu szczery. Nigdy tego nie robię, ale dzisiaj to zrobię. Generalnie jeden z zawodników pokpił temat, zachował się nieodpowiedzialnie. To nie jest jakaś sesja treningowa, to jest mecz ligowy i powinien być zwarty i gotowy, a nie, że on się obraża na cały świat, na naszego kierownika i mówi, że on sobie chce przetestować motor. No przecież to jest niepoważne. Braku punktów Craiga Cooka i tu jest wielki problem, ale myślę, że w następnych zawodach już pojedzie albo Andrzej, albo Mateusz, albo Den. Także spokojnie, myślę, że przepraszam wszystkich kibiców za to, żeśmy tu dali ciała, bo nie tak to miało wyglądać. W meczu zdarzały się dzisiaj niesamowite sytuacje. Nie działał zegar, sędzia wykluczał naszych zawodników, nie wiadomo dlaczego, przerywał starty. Był tu pan w parkingu, widział pan, co się działo, co pan może o tym powiedzieć? No, że to rzeczywiście miało miejsce, nic więcej nie powiem. Tak się to odbywa w polskim speedwayu, czasami się takie rzeczy zdarzają. My też powinniśmy być na to przygotowani, mieć bezpieczną przewagę i wtedy nawet 2 minuty mogą trwać 30 sekund lub w drugą stronę 2 minuty mogą trwać 2 dni. No przecież to pomiar czasu pojęcie względne. Sport, rywalizacja, walczymy do końca. Co na dzień dzisiejszy musimy zrobić, żeby te play-offy uratować, panie prezesie? Zacząć wygrywać. No, to pytanie było bardzo proste. Musimy zacząć jechać tak, żeby zwyciężać wyścigi, zwyciężać mecze i wtedy do play-offu wejdziemy. No, jeżeli będziemy jeździć turystycznie, to nic nie ugramy. Ja jeszcze raz przepraszam wszystkich niskich kibiców za kolejną porażkę. I proszę was, żebyście byli z nami do końca. Tak jak mówię, runda zasadnicza to jest gra wstępna. Natomiast w playoffach chcemy tam wejść i pojedziemy inaczej. Naprawdę, to musi być inaczej. My musimy 23 września awansować. Proszę was, przychodźcie na stadion, jedźcie z nami do Krakowa, do Piły, później z Dołga Pils. Powinno być dobrze. Przepraszam raz jeszcze w imieniu moich zawodników i zapraszam na stadion.